Proszę Państwa. Proszę bardzo, Andrzej Hulewicz. I Andrzej Bartkowski. Starsi panowie dwaj, tak? Starsi panowie. Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj temat bardzo szczególny. Ja jak patrzę na ten temat, to przypominam sobie swoje orbisowskie lata, bo tak się stało, że akurat z tym tematem w ramach pilotowania spotkałem się w pewnym momencie swojego życia i powiem Państwu, że był to bardzo szczególny czas, kiedy właśnie z Hasydami jeździłem po południu Polski i była to niezwykła przygoda. Ja nie chcę tutaj zabierać Karolinie tematu, ale to była przygoda niesamowita, kiedy przez 24 godziny, szczególnie po wszystkich cmentarzach, żeśmy jeździli. A były to czasy, kiedy jeszcze te cmentarze były bardzo zaniedbane, bardzo niedostępne. Tak więc z przyjemnością dzisiaj wysłucham tematu wypowiedzianego przez profesjonalistkę i chętnie przypomnę sobie te wspaniałe czasy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że ten dzisiejszy temat dostarczy wielu, wielu wrażeń, bo jest to, co tu dużo mówić, część historii Polski. Myślę, że ten wieczór dostarczy nam i wiedzy, i doświadczeń artystycznych. Proszę Państwa, ja chciałem tylko przypomnieć, że to jest inny cykl wydarzeń. My mamy kilka takich cykli. Forum Humanum Mazurkas będzie miało 20. wydanie w sobotę, także ja już zapraszam w sobotę. I tutaj się spotkamy z gwardią taką, którą znamy z dawnych czasów, z czasów Podwieczorku przy mikrofonie. Będą to gwiazdy legendarnego Podwieczorku przy mikrofonie i będą naprawdę znakomici artyści, także już zapraszam w sobotę o godzinie 18. A ten cykl to się nazywa Sympozjon i on miał być zupełnie tak na luzie. Sympozjon w starożytnej Grecji, tłumaczone na szybko, to jest picie wina, ale przy tym piciu wina zawsze były kulturalne rozmowy, występy i dużo kulturalnych dyskusji. I dlatego też pozwolimy sobie, jeśli ktoś nie uzupełnił tego winka przed tym, będzie zaraz taka mała przerwa, kelner przejdzie z tacą, później jeszcze odbierze kieliszki. Pełen komfort, ale żebyśmy tego winka popili, bo ta kultura wtedy nam tak lepi do tej głowy. Tak. Proszę Państwa, ale jak powiedziałem, wszystko jest improwizacją u nas. Ale przed sekundą poznałem artystę, i to z kraju mało nam znanego, bo z Mołdawii. Nazywa się Sergiej Bolgarin. I chciałem powiedzieć tylko, że to jest znakomity muzyk, który gra na takim instrumencie, którego w ogóle prawie nie znamy. Nazywa się fletnia pana. Jest to w starożytności już znany instrument, który był zaliczany do grupy aerofonów, ale mądry jestem teraz, wargowych. Oraz instrumentów dętych drewnianych. Nazwa instrumentu i jego powstanie wiąże się z mitem o hamadriadzie Syrinx. Według mitologii greckiej na fletni grywali opiekun pasterzy i trzód. Dzisiaj wy jesteście trzódką pana Bolgarina. Bóg Pan grał na fletni pana. Wiecie, jaki to był Bóg Pan, ten z takimi kopytami, który wzbudzał panikę wśród dziewcząt, bo mówił im o różnych takich grzechach, które powinny uprawiać, powinny robić. A one uciekały i wzbudzał on panikę. No i ten nasz wspaniały artysta zagra nam trzy utwory. Jest to medytacja kompozycji Masneta, później fascynacja, walc z repertuaru Nat King Cole'a i taka melodia z musicalu Kismet. To wszystko będzie około 10 minut, ale na pewno pozwoli nam poznać taki instrument, który jest zapomniany przez nas. Fletnia pana, przed Państwem pan Sergiej Bolgarin z Mołdawii. Zapraszamy.